Cześć, to moja jajbiska. Postanowiłem tutaj wrócić, bo jest ładny, słoneczny dzień. O. I zrobić to, zabezpieczyć, bo powiem wam, nie podoba mi się to. Tutaj, gdzie wchodzi śrubka, wyjąłem plastik. O, w tym. I tutaj ta blaszka, też widać, że farba jest złuszczona. Tak więc ja to wszystko ładnie zedrę papierkiem. Dam burnoksem, podkładzik epoksydowy. Dwie warstwy lakieru. No i może połysk dla zabawy. Przy okazji też oczyściłem tutaj wszystko tym i dam tutaj też wosku, bo tutaj zbiera się niestety trochę syfu, więc ja to przeczyściłem. Może z drugiej strony też tak zrobię, jak mi starczy czasu. Jak nie, to sobie jutro to przygotuję. No i zabieram się za zeszlifowanie tej blaszki i będę to wszystko burnoksikiem robił. Poczekajcie, ładnie. Dobra, mamy to zmatowione, czy to widać? Jest zmatowione, tutaj też. Lecę z burnoksikiem, żeby to wypalić. I do was wracam. Takiego burnoksika używamy, neutralizator rdzy. Swiss Quality. Fajnie, został tutaj nałożony, zaaplikowany. Poczekamy, aż zadziała. Ostrość. I pójdziemy. Potem jeszcze zrobimy tutaj, bo przy podnośniku mi się, kurde, źle podnosiłem i mi się złuszczył ten baranek. Potem sobie nałożę i tak samo jeszcze z drugiej strony sobie poprawię. No na razie sobie musimy poczekać. To się musi teraz troszkę popracować. Jestem wkurzony. Idealnie tam, gdzie wypada plastikowe zapięcie nad kola. O. Mam na myśli... Właściwie nie idealnie, ale to dziadostwo, chlapacz właściwie. Co tu się dzieje? Proszę bardzo, rdza. No i ja muszę to teraz oczyścić. Niestety. Dobra. Mam nadzieję, że... Kurna, nic nie widać. Mam nadzieję, że burnoks zadziałał. O. Burnoksik tutaj ładnie wytrawił. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak samo zresztą jak i tu. Nic, walniemy to epoksydem i nara, no mam nadzieję, że wysek, że nie jest zbyt miękki. Spróbujemy też od drugiej strony, potem zapieprzymy to masą wosku i będzie dobrze, nie? No, muszę się zwijać niedługo, bo muszę stąd iść. Dobra, psiknę to. Dalsze kontynuacje prac. Monsterek wszedł. I tak, to sobie się działo ładnie przez kilkanaście godzin. Tutaj o. Sobie zaschł ładnie z burnoksikiem. Tak samo stało się tutaj. O. Zaraz sobie to ładnie okleimy taśmą. No i w końcu wchodzimy z tym podkładem. Jednak to musi sobie przeschnąć. No. To ja obkleję. Czyścimy jeszcze sprężonym powietrzem. Dobra. Sprężone powietrze do komputerków. No zaraz wchodzimy z epoksydzikiem. Epoksydzik od Nowola. Lecimy tu. Dobra, na razie starczy, niech to przeschnie. Szczerze nie podoba mi się, dlaczego na tym burnoksie, o, spływa mi z tego farba. Nie wiem, napisali, że można po tym malować, ale coś, kurna, chyba coś spieprzyłem. Ale tutaj to akurat nie widać, aż tak super bardzo. To ja to sobie tak zostawię i nie będę świrował. Tutaj ja. Zobaczymy, może druga warstwa trochę pokryje. Jeszcze kolorek i tak dalej. Więc ja to zostawię. Trzy warstwy podkładu epoksydowego istnieje.
Chciałbym zdać kolor, bo mi się nie chce czekać. Nienawidzę czekać, jak farba schnie. Dlatego nie jestem malarzem samochodowym. Dobra, tu można już psiknąć chyba, co nie? Oby tak. Ładnie kryje, powiem wam szczerze. Podoba mi się ten kolorek. Jest całkiem podobny. Potem zobaczymy, czy się różni. Podoba mi się. A tutaj jest jeszcze kurna mokre, bo nawaliłem tego dziadostwa i nie chcę teraz wyschnąć. Trochę przesadziłem, no ale trudno. Dobra, tutaj jest pomalowane, nic oczywiście nie widać cały czas. Jest cały czas dziadostwo. Może tak? No nie wiem, nie widać. Tu jest nałożona mastyka pod spód. Zaepoksydowałem to jeszcze. Potem to pomaluję, ale dzisiaj muszę już lecieć. Spróbuję to jakoś złożyć do kupy. Poczekam, aż to trochę przeschnie, on jeżeli bardzo się nie rozwali, aby to jakoś było. No, dobra, na razie. Jednak wykończymy to dziadostwo nowolem, antygravelem. Tak samo tutaj troszkę wyciąłem tej mastyki wtedy. O, no tutaj gdzieś leży. No, taka. Wyciąłem takie kawałki, bo pod spodem już była rdza, a ja nie chcę rdza. Tak więc lecimy z nowolkiem, zobaczymy jak on się spisze. To mi się teraz skojarzyło. Chciałem ci puścić jeden film. Zobacz. Lecimy. Koska bardzo się zdenerwowała. Tak. I kto to nagrywał? W odpowiednim momencie przestał nagrywać, bo wiedział, że padnie słowo, które w Warszawie jest już wskazane. Zdrowo chory. Pani jest kto? I kryzysie. Kryzysie, pani Paulino, pani jest w kryzysie. Pani jest w kryzysie, tak. Więc życzymy wyjścia z tego kryzysu. Proszę Państwa, życzymy wam wyjścia z kryzysu pełnego dobrostanu. Damy kilka warstw, ze trzy przynajmniej. No i potem lakier na to.